Halo, z tej strony Adam, a dzisiaj wam wytłumaczę, że u mnie tak długo nie było, chociaż widać jeszcze po moim głosie, że jestem chory, ale nagrywam to dla was. To będzie test, ale nie o tym się teraz zajmiemy, bo ogólnie jak co no to wstałem, mnie boli gardło, ale to już też nie. Ogólnie nie miałem nie miałem wajny, żeby coś nagrywać i po prostu dzisiaj przychodzę z wami do testu energetyka. Harnaś energetyk 0%. Ja nie wiem, co tam się stanie, więc wiecie, nie wiem, co tam się stanie, więc otwieramy. A tutaj już wali piwem. To już chyba wiem, co to za młoda pora na to. Bo przypominam, jest 8:34, wtorek, i ja jeszcze mam do szkoły. Kurwa. Dobra, chuj, pijemy. Przelewam tu sezuku. Wiem, że za czysty kubek, żeby było widać. I właśnie wiem, co zrobiłem. Jaki błąd. Jestem normalnie pojebany. Aż tutaj już wali tym piwem. Energetyk. No niby piwo, ale tutaj pisze, że plus 18. Patrzcie. Pisze, że plus 18. Widzicie? Plus 18. I zakazano picie to kobietom w ciąży. Więc to jest piwny taki energetyk. Piwo z energetykiem. Ci tak tego nie chcę pić. Tak śmierdzi. Powiedz wam, jak to smakuje? To jakby wodę pomieszaliście z jakimś sokiem, ale żeby ten sok ostał tak przynajmniej z miesiąc. Nie? No tak, to jest bez smaku. No to jest bez smaku. To jest bez smaku, jak już. Już wam powiem, że to jest bez smaku. Po prostu to jest bez smaku i moim zdaniem tu nie smakuje mi to. Ale patrzcie, to samo ma efekt piwa. Piana? Okej. To jeszcze zrozumie. To w sumie, no tak, no ale sam smak jest taki dziwny. I to by ocenił na 2 na 10. Nie, znaczy ja to wypiję poza kamerami, ale albo dam komuś innemu, ale nie będę tego wyrzucał. Więc to by było na tyle. To by było tylko moja ocena tego. Nie polecam. Jeżeli chcecie się otruć, tak moim zdaniem, to nie polecam. Więc kiże to jest 0, a tak i tak, więc no, jak coś więcej odcinku, może kiedyś.